Grzegorz Ciepliński, długo niewidziany. Dzień dobry, Grzegorz. Witam. Można powiedzieć, że jesteś w tej chwili dość ukrytym takim zawodnikiem, jeśli chodzi o twoją działalność. Ja się zastanawiałem, co się z tobą dzieje, ale wiem, że masz walkę z Kamilem Mindą teraz na Fenie. Dzisiaj jest sobota, idą ostre przygotowania z tego, co widzę. Jest cały czas trening. No tak, cały czas trenuję teraz pod tą walkę, a przerwa była trochę spowodowana tym wirusem, trochę spowodowana, no w sumie nie wiem czym spowodowana, no mam kontrakt z Feni i u nich się bije, dostałem propozycję, teraz wziąłem ją z Kamilem Mindą i trenuję cały czas, trenuję, robię tą formę, żeby wypaść jak najlepiej. Duże zamieszanie z wagą ciężką w organizacji Fen, dzisiaj jest akurat na treningu był Michał Kita. To wszystko gdzieś tam się mieliło i tak naprawdę zobaczymy, co z tej mgły się wyłoni, bo też jestem ciekawy, jakie zestawienia tutaj będzie przewidywać organizacja Fight Exclusive Night. Między innymi też Adaś Pałasz poszedł do ACA teraz. Nie wiem, czy na dłużej, czy na krócej. No cóż, jak ja przyszedłem do Fenu, to było nas trzech ciężkich. Teraz już jest, ja sam nie wiem, kto jest i przewijają się przecież i Grabowski, i Michał Kita, także duże nazwiska, ale oni jakoś tak wychodząc z organizacji, ale myślę, że tak czy inaczej jest się komu bić w tej ciężkiej. Ona się ewidentnie rozwija, nie? Cały czas są nowi zawodnicy. Teraz Kamil Minda, przecież Bajor w sumie przegrał, ale ja tam Bajorowi kibicuję, myślę, że on tam jeszcze wróci i da dobre walki. To się cofnę, to przypadek był? Z Bajorem? Bajor, mówię o Thompsonem, tak? Ten pojedynek. A o tym... Nie, no to jest ciężka. No tu jest cios, się przewracasz i nie ma dyskusji, no. Thompson jest tak dobry, czy po prostu wykorzystał doświadczenie, nie moment, nie uwagi? Nie sądzę, żeby był jakimś tam wybitnym zawodnikiem. Jest dobrym zawodnikiem, no nie ma dwóch zdań, ale nie sądzę, że to wynikało z tego, że tak mocno rozpracował Bajora. Po prostu wszedł cios i koniec, no. I waga ciężka, ciężkie łapy, silne ciosy i się przewracasz i koniec, no. Tak. Ty tutaj czasami widzisz Michała Kitę, miałeś okazję walczyć z Szymonem Bajorem. Szymon też tu się gdzieś pojawiał w tych okolicach. Jak w ogóle oceniłbyś? Też ciekawy pojedynek dla polskich kibiców. Ja powiem szczerze, że z Kitą nie robiłem. Aha. Z Kitą nie robiłem, bo oni tutaj sobie robili z Danielem dzisiaj, a tak jakby nie widziałem. No Szymon to jest fachowiec. Dla mnie Szymon to jest fachowiec, taktyk i on jest w stanie rozkminić, podejrzewam, że każdą walkę i myślę, że jeszcze coś działa. No a Michał to jest Michał. No Michał jest masakra. No, ja oceniam, że myślę, że to by była fajna walka na pewno. Oceniam, że to jest najlepiej boksujący zawodnik w wadze ciężkiej, jeśli chodzi o taki czysty boks, uderzenia. Zresztą to ostatnia walka też gdzieś to pokazała. Zgodzisz się z tym? Ja wiem, czysty boks to ma Izu Ugonow. Tu jest czysty no boks, to tak. A w MMA to tego czystego boksu to tak bardzo nie widać. No Kita po prostu idzie jak czołg do przodu i tyle. No i jak ktoś się nie jest w stanie z nim bić, to go ustrzela, tak? Zapytam cię teraz tak, najważniejszy powód mojej wizyty tutaj, czyli twój pojedynek z Kamilem Mindą. Jak oceniasz Kamila Mindę? Bo to jest takie nazwisko, które na dzisiaj jeszcze kibicom za wiele nie mówi, ale już gdzieś tam się pojawił, już możemy ocenić jakieś możliwości. Ciekawy dla ciebie pojedynek to jest taki, musisz zrobić kroczek w tył po swoich ostatnich walkach i wziąć, powiedzmy, rywala, który właśnie wchodzi do organizacji, czy wchodzi, powiedzmy, szeroko na ten rynek. Jak tyś w ogóle oceniasz jego formę, jego możliwości z tego, co widziałeś z ostatnich w ogóle jego występów? Bo mu odwołano też ostatni występ. Ja ci powiem szczerze, że ja to tak za bardzo też nie śledziłem jego występów, znaczy krok w tył. Ja nie biłem się rok i dla mnie tam każda walka teraz to jest dużo, bo jeszcze trochę i tak naprawdę wypadłem z obiegu już kompletnie. Tak jak się bije rzadko, to nie ma tej czutki, nie ma tego jakby czucia klatki. A ja powiem szczerze, że ja nie wiem, jakim on jest zawodnikiem. Tam widziałem gdzieś tam jakieś kolano, ale no to są rzeczy, które się zdarzają po prostu. A jaki on tam jest, na pewno jest agresywny, mocno idzie do przodu i myślę, że damy jakąś tam fajną, ciekawą walkę i mam nadzieję, że to będzie ciekawa walka i dla mnie, i dla niego, i kibicom też się będzie podobała. Gabarytowo dość podobny do ciebie rywal. Nie ma tutaj jakiejś dysproporcji jak na wagę ciężką. Czasami się zdarza, że są duże dysproporcje wagi, duże rozbieżności. Chyba raczej tutaj nie będzie pola
powiedzmy do tego, żeby powiedzieć, że wygrał, bo miał trochę lepsze warunki, albo ty wygrałeś, bo miałeś lepsze warunki, po prostu to są w miarę wyrównane siły. Nie, myślę, że w tej ciężkiej tam warunki jakoś dużo nie zmieniają. Ja wygrywałem z ludźmi, o których miałem lepsze warunki, przegrywałem z takimi, z którymi miałem gorsze warunki. Ale nie wiem ile on ma wzrostu, zbliżony jakoś tam, tak, 80. Zbliżony. No to rzadko mi się zdarza, że się bije z kimś mojego wzrostu w ciężkiej. No ja jestem raczej niskim zawodnikiem, ale nie przeszkadza mi. Ja nawet powiem szczerze, że nie analizowałem, jakie on tam ma wymiary, jak on tam wygląda. Pod kątem samej gali, Ostruda, gala Fenu, to już masz doświadczenie z Fenem, ale akurat nie na otwartej przestrzeni takiej, no, półotwartej, tak? No bo to będzie amfiteatr. To jakiś, powiedzmy, szczególnie będziesz, powiedzmy, chciał przeprowadzić kilka treningów na powietrzu, żeby się zaadoptować, bo czasami jest ten problem, niewątpliwie, bo to jest pierwszy raz taka sceneria, czy raczej tak na spokojnie podejdziesz, przyjedziesz już tam na ważenie, na wszystko, przejrzysz sobie. Biłem się kiedyś na powietrzu też, kiedyś była taka gala Koloseum. Tak? Stara gala, aha, tak, pod Wielką Krokiem. Nie sądzę, żebym gdzieś tam na dworzu jakoś specjalnie pod to robił. Ja zrobię to samo, co zawsze, tydzień przed galą zacznę odpoczywać, żeby mieć moc. Jan Błachowicz był dzisiaj obecny, także ja, podpisał listę właśnie, tak. Ale ci prezent zrobił. Janek wciąż ten sam. Janek się nie zmienia. Powiedz jeszcze, jeśli chodzi o właśnie pojedynek z Kamilem Mindą, to jakiś szczególny ma wymiar, czy po prostu ten głód oczekiwania na pojedynek wymusił? Ty miałeś w ogóle jakiś rywali innych do przedstawiła ci organizacja FEN, żeby mieć, powiedzmy, wybór? No przed tym COVID-em miała być Ostruda, miała być tam jakiś Ukrainiec, ja nie pamiętam nazwiska. Nie, no ja już mówiłem, że ja nie wybieram przeciwników. Dają mi takiego, to biorę takiego i potrzebuję czasu tylko na przygotowanie i biorę walkę. A jakiś tam jakiś straszny głód czy coś, dostaję walkę, to ją będę chciał zrobić jak najlepiej i tyle. No, jakoś tam wielkiej ideologii do tego nie robię. No. A powiedz, czy to będzie Minda, czy to będzie Ukrainiec, to wszystko mi jedno. Grzesiu, powiedz tutaj, jeśli chodzi o tą pracę przez ten rok, tak? Co takiego szczególnego zmieniałeś, co dostosowywałeś w swoim warsztacie, bo rok czasu to jest dużo dla fightera, to jest długa przerwa i też można wiele rzeczy dostosować. Ja rozumiem, że były jakieś tam już cykle przygotowawcze włączone do kolejnych gal, to jest zawsze przeszkoda, ale powiedzmy nastąpił ten okres covidowy i później miałeś jeszcze czas, żeby coś sobie dopracować z takich szczegółów, żeby już nie być w tym rytmie walkowym, tak? Czyli tak jak dzisiaj, sparring, przyjechać, zrobić odpowiednią ilość rund, nie martwić się, powiedzmy, o rozwój jiu-jitsu, czy rozwój zapasów, czy boksu. Nie, ja powiem szczerze, że od ostatniej walki na Fenie tak naprawdę to miałem troszeczkę przerwy. Może nie robiłem treningów tak, jak robię je teraz. Robiłem 3-4 w tygodniu i na dobrą sprawę to nie robiłem. Nie było motywacji? Nie było. Ja wiem, czy motywacji nie było jakichś takich. Później się przytrafił ten COVID, to było ciężko gdzieś tam pojechać, coś porobić. Ja myślę, że już jestem zawodnikiem trochę, myślę, że doświadczonym i ciężko mi się jakichś tam nowych rzeczy uczyć i to żadna tajemnica, że się lubię bić w stójce i będę zawsze się bił w stójce, a na pewno te zapasy, znaczy wyciągnąłem jakieś wnioski z tej walki z Bajorem, gdzie mnie tam przewracał i robił ze mną co chciał i myślę, że coś na pewno w tym kierunku będzie lepiej. Te ostatnie sparingowe potyczki, jak wyglądały w Twoim wykonaniu? Nie pytam Cię już o szczegóły, ale pytam Cię mniej więcej, jak się czułeś w tych sparingach. Czy po prostu realizowałeś to, co było założone pod siebie, pod swojego rywala też częściowo, te wszystkie rzeczy, które są już w tym rytmie treningowym do walki? Ciężko zrobić sparingi pod rywala, dlatego że każdy się rusza inaczej, każdy robi coś innego i myślę, że trzeba wychodzić do klatki i robić to, co na co przeciwnik pozwala. No z Omierańczukiem nie będę się przewracał, bo ma dobry ten pracę na ziemi, tą obronę. Zresztą on w ogóle jest. Ja się bardzo cieszę, że mogę sobie posparować z Danielem czy tam z chłopakami tutaj. No jakoś tam bardzo nie. Ja powiem szczerze, że no, tak może nie powinienem mówić, ale ja za bardzo nie śledziłem tego Kamila Mindy i ja będę robił to, co robiłem. No tu żadna tajemnica i ja tu żadnych taktyk nie będę ustalał i wymyślał, bo będę robił to, co zawsze. Organizacja FEN jakieś szczególne plany z Tobą wiąże? Coś takiego, co
Masz jakiś rozwój w ogóle zaplanowany, jeśli chodzi o FEN? Rozmawiałeś z prezesem, powiedział, wygrasz teraz, to na przykład to i to, przegrasz, to będziemy myśleć o czymś dalej i tak dalej. Czy to jest wszystko tak uzależnione, że ta gala, ten pojedynek, a potem to po prostu Bóg jeden raczy wiedzieć, co się wydarzy w twojej karierze? No dokładnie tak, jak mówisz. Tak naprawdę jestem od walki do walki i nie rozmawiałem z prezesem na ten temat, co dalej. Zobaczymy, ja nie chcę rozmawiać, co dalej, bo coś mi tam naobiecuje, później nie pójdzie, czy mi nie pójdzie, czy tam coś nie pójdzie i po co mam się rozczarować, tak? Zobaczymy, co będzie. Co Grzegorz Ciepliński robi tak poza treningami, bo są cztery jednostki treningowe, na przykład tak jak powiedziałeś, zdarzało ci się, to co pozostały czas, czym wypełniasz i co jest głównym jakby przesłaniem twojej zawodowej, być może jakiejś kariery poza walkami? No ostatni rok to tak naprawdę nie robiłem nic. Po walce z Szymonem to można powiedzieć, że dużo odpoczywałem. Jakieś tam treningi, no treningi cały czas robię, prowadzę treningi i tak naprawdę... Gdzie prowadzisz te treningi? W Sochaczewie. W Sochaczewie. U siebie, tak. I tyle, no. Wystarczy, żeby spokojnie żyć? No musi wystarczyć, może nie bardzo spokojnie, ale jakoś tam się żyje. Grzegorz, czekam na ten pojedynek. Może uda mi się też Kamila zapytać. Kamil to gdzieś tam bardzo wnikliwie analizuje, pamiętaj o tym. No, analizuje. No jeszcze ma jednego w swoim sztabie, tak, analizatora. Analizatora, nie ma to dwóch zdań, że ma analizatora. No niech analizuje, no co. Kolejna, zresztą tak mi przyszło do głowy, że to kolejny pojedynek pomiędzy klubami, no to też dopiero będzie się działo pod tym względem, że jednak się gdzieś tam zderzycie, no i dyskusje będą niemilknące, chociaż bym powiedział, no wy nie jesteście tymi najbardziej pierwszoplanowymi postaciami teamu. Tym bardziej, że ja nie jestem takim człowiekiem, żebym tam jakoś strasznie dyskutował, bo ja wychodzę z założenia, że jak się dużo przed walką gada, a później coś nie idzie, to zawsze ktoś to wypomni. Ja robię to, co robiłem zawsze, chcę się bić. Znaczy oni tam analizują, co analizują. To jest... A trenera Oknińskiego to możemy liczyć, to się nie ominie cię, nie ominie cię. Nie, jakby mnie, nie interesuje mnie, co on tam ma do powiedzenia. Lubisz go, nie lubisz? Jak to w ogóle wygląda? Nic osobiście nie mam do niego. Te pewne jego zaczepki to nie są w moim stylu i mi się średnio podobają, ale... No taki ma styl i tak robi, niech tak robi, no co. No dobra, Grzesiu, widzimy się w Ostródzie, w takim razie życzę ci, żeby było bez kontuzji. Dzisiaj akurat wszystko się udało, jest bez kontuzji, to co rozmawialiśmy wcześniej, to jest najważniejsze, natomiast żebyś w dobrym zdrowiu już dotrwał, bo jeszcze co prawda 20, tam około 20 dni, chyba nawet troszkę mniej, tak? No ale już długo, no, tak się inaczej. A jeszcze wagę będziesz zbijał? Nie, chyba. Nie, ja wagę mam, w tej chwili mam ze 115 kilo, także 115, 116, mieszczę się w limicie. I oby tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.